Czy będzie zbawiona, czy nie? No bo to jest to pytanie, tak? Kiedyś to była straszna hańba, tak? I ludzie byli nawet niegrzebani na cmentarzach. Mądrością Kościoła jest, żeby w takiej sytuacji tej osobie pomóc to wyjście odnaleźć, albo przejść ten kawałek wspólnie. Może się okaże, że to wyjście się pojawi za rok albo za dwa. Polska coraz wyżej jako kraj pnie się w tragicznym rankingu, który mówi o osobach, które popełniają samobójstwo. Coraz więcej ludzi w Polsce dokonuje zamachu na swoje życie. Słyszymy też co jakiś czas o tym, że chrześcijanie, również ze środowiska ewangelicznego, odebrali sobie życie. Więc chciałbym dzisiaj, drodzy bracia, porozmawiać z wami właśnie o samobójstwie. O tym, czy osoba, która popełnia samobójstwo, czy grzeszy, to chyba jasne, wszyscy się zgodzimy, że grzeszy, ale czy taka osoba jest zbawiona? Co mamy myśleć o osobach, które popełniają samobójstwo? Czy one są w niebie? Czy spotkamy je w wieczności? Czy Biblia coś mówi o samobójstwie? Tak, pokoleniowo, zacznę bardzo ogólnie. Samobójcy kiedyś, w obrębie przynajmniej naszego kraju, to byli ludzie, którym, nie byłem świadkiem tego, ale słyszałem, że nawet nie byli chowani na cmentarzach, tylko w jakichś miejscach tak zwanych ludzi wyklętych, czy przeklętych, czy niespełniających może jakichś tam norm. Więc to z założenia w społeczeństwie to było, że to są potępieńcy, że nawet ta ostatnia posługa im się nie należy. Dzisiaj przy rozbudowanych wielu chorobach, które dotyczą psychiki człowieka, jego mentalności, usprawiedliwia się coraz bardziej ludzi, którzy odchodzą przedwcześnie, tak mówiąc ładnie, czyli mówiąc wprost, targają się na swoje życie. I od razu spróbuję odpowiedzieć bardzo ogólnie, bo nie mamy czasu na analizę na tego, to ja z wiekiem być może jestem coraz bardziej ostrożny, żeby klasyfikować ludzi potępionych od ludzi zbawionych. I niedawno też w naszym zborze udzielaliśmy pogrzebu razem z pastorem osobie. Wydawało się, i pewnie tak było, wspaniałej osobie, starszej osobie, schorowanej, przyjmującej leki i gdzieś może później te leki odstawiła i odebrała sobie życie, mówiąc wprost. I zadanie pytania, bo to naszych widzów i słuchaczy pewnie by interesowało, czy będzie zbawiona, czy nie, no bo to jest to pytanie, tak? Bądźmy uważni w ocenie, w osądzaniu, bo wchodzimy w kompetencje Boga samego. Nigdy nie wiemy, co się dzieje, to przysłowiowe, między siodłem a ziemią, tak? Ktoś upadł, zabił się. Nie wiemy, co się dzieje. Nie wiemy, co się dzieje między tym piętrem jakimś a ziemią. Nie wiemy, co się dzieje. Tu nie chodzi o tłumaczenie, tu nie chodzi o takie na siłę zorganizowanie jakiejś otoczki do tego, że może coś tam zaistniało w tym człowieku. Jestem przeciwnikiem, ja się cieszę życiem osobiście, przeciwnikiem odbierania sobie życia, ale jestem również przeciwnikiem takiego kategoriowania, osądzania i chowania człowieka pod płotem. Jestem przeciwnikiem absolutnie. To są boskie kompetencje. To ja może tak powiem, że kiedy popatrzymy na to, co Biblia gdzieś... Mamy takich kilka postaci w Biblii, które faktycznie... Można by łatwo zaklasyfikować jako samobójców, ale niekoniecznie myślę, oni są. No to takie dwie mi przychodzą na myśl. Jedna to jest Samson, no, który teoretycznie sobie życie odebrał, ale tak naprawdę moim zdaniem to była taka jego finalna bitwa i w pewnym sensie sukces, no bo tak naprawdę tych swoich wrogów, Filistyńczyków najwięcej zabił właśnie w tym momencie, kiedy jakby walczył, wiedząc, że zginie.
ale myślę, że to była walka i myślę, że nieraz tak jest, że kiedy człowiek walczy, to wie, że zapłaci cenę za tą walkę i ceną będzie śmierć, ale ostatecznie jakby ważniejsze jest to, co zyskuje, czyli śmierć wrogów, nie wiem, zwycięska bitwa, na tym to polega. Na tym polega Ewangelia, tak. Że Jezus przyszedł na świat przecież w świadomości tego, żeby umrzeć. No nie? Tak, chociaż jakkolwiek on akurat wiedział, że zwycięży, tak? Ale że ta jego śmierć prowadzi do zwycięstwa, do odkupienia, do zbawienia, tak. Więc... I musiał zaufać też Ojcu, że go wskrzesi i że to wszystko się dobrze skończy. Natomiast, więc to jest jedna postać. Druga to jest Achitofel, który też taką jest postacią mniej znaną. Doradca najpierw Dawida, potem jego syna, który wiedział, że w momencie, kiedy właśnie jego syn Dawida, Absalom wybrał źle, a było to z rządzeniem Bożym, wiedział, że to się źle skończy, więc pożegnał się, rozporządził swoim majątkiem i odebrał sobie życie, bo wiedział, jak to się skończy. Można powiedzieć, mógł nie wiedzieć, ale w jakimś sensie był przekonany, że wie, no i ostatecznie, można powiedzieć, cały rozwój wypadków potwierdził, że faktycznie miał rację. Chociaż to już jest samobójstwo, ale jakby samobójstwo wynikają no, takiego spójnego, można powiedzieć, stratega. Czy uprzedził fakty, tak? Uprzedził fakty. Chociaż myślę, że to ciągle jest samobójstwo, ale już jest, ale jest w jakimś tym kontekście bardzo, bardzo silne, silnie osadzone. Trzeci taki fragment, no to jest powiedziane o tym, że Królestwa Bożego nie dziedziczą mordercy, tak? Czyli ci, którzy właśnie... Między innymi, bo tam jest dużo, dużo tych osób, o ile dobrze pamiętam teraz, tak sobie może powinienem sprawdzić. Ale znowu, pytanie brzmi, trochę to mi się podoba to, co ty mówisz, pomiędzy siodłem a ziemią jest jakaś przestrzeń. Mi się wydaje, że nie wiemy ostatecznie, po prostu ostatecznie nie wiemy. Jeśli życie kogoś świadczy o tym, że był wierzący, no to ja zawsze bym powiedział, trzeba jednak taką osobę chować w nadziei tego, że ją spotkamy, tak? Spotkamy w wieczności z Bogiem. Natomiast to, co bym chyba ja podkreślił, że znowu mam takie wrażenie, że dzisiaj w ramach pomagania tym bliskim, którzy zostają, tak bardzo się to rozsładza i rozmiękcza, że gubi się czasami pewien wymiar jednak pewnej wątpliwości. I dramatu. I dramatu. Tak. I tu jest pewien problem, bo znowu nie chodzi o to, żeby to przesłodzić. Nie chodzi o to, żeby to polukrować. Nie chodzi o to, żeby zaprzeczyć pewnej rzeczywistości tragicznej, która być może jednak świadczy o tym, że ta osoba nie jest nawrócona. No i faktycznie to, co powiedział Marek o tym, że kiedyś to była straszna hańba, tak, i ludzie byli nawet niegrzebani na cmentarzach, tak dzisiaj mam wrażenie, że traktuje się samobójstwo tak, jakby się zdarzył jakiś tam wypadek, niezależnie od człowieka. Że tak jak słyszymy o kimś, kto zginął w wypadku i mówimy, no szkoda, mam wrażenie, że tak samo reagujemy przy samobójstwie, no szkoda, no jasne, że szkoda, ale jednak sytuacja jest diametralnie inna. I ja osobiście wierzę w to, że jeśli ktoś jest zbawiony, wybrany przez Boga przed założeniem świata do zbawienia, no to jest zbawiony. No, wierzę, że kiedy uwierzyłem Jezusowi Chrystusowi i zostałem zbawiony, że kiedy On umarł za mnie na krzyżu za moje grzechy, no umarł za wszystkie moje grzechy, również za te, których jeszcze dzisiaj nie popełniłem, a popełnię. Wierzę, że tak się wydarzyło. Więc jestem całkowicie przez Niego oczyszczony. Jestem święty. Jednocześnie w swojej codzienności wyznaję Bogu grzechy, czy innym ludziom, przeciwko którym zgrzeszę, staram się wyznawać grzechy, aby stale gdzieś tam dbać o tę swoją świętość. Więc człowiek zbawiony jest zbawiony, ale w żaden sposób to nie może nas prowadzić do takiego przymykania oczu na to, że samobójstwo absolutnie jest grzechem, bez dwóch zdań, że Duch Święty nie prowadzi nikogo do samobójstwa, że wszystkie przykłady biblijne, jakie widzimy, jakie znajdujemy, pokazują, nie ma ich zbyt wiele, że jest to jednoznacznie złe, że to nie prowadzi do niczego dobrego, ani pod wpływem Ducha Bożego to się nie dzieje. Więc też nie chciałbym klasyfikować zbawiony, niezbawiony i mówić, kto gdzie jest. Na pewno tak, albo na pewno dokładnie. Tak. Dokładnie. Na pewno trzeba dużo ostrożności, ale też mam wrażenie, że staliśmy się trochę zbyt miękcy, jeśli chodzi o samobójstwo. Dodam tylko, że tam nie ma morderców u apostoła Pawła, także tylko niesprawiedliwi ogólnie jest taka, tak. Żeby było jasne. Jeden wątek, bardzo ważny, zresztą nie tylko w odniesieniu do tematu przez nas poruszanego. Jako duszpasterz muszę to powiedzieć, że
To przypomina nam o potrzebie wrażliwości wśród ludzi, wśród których żyjemy. Ponieważ tak czy inaczej, większość z nich, żeby nie powiedzieć wszyscy, zanim dojdą do tej desperacji, do tego aktu odebrania sobie życia, jednak wysyłają sygnały głośniej, ciszej, poprzez pewne zmiany w funkcjonowaniu, w ubieraniu, w podejściu, w cieszeniu się życiem, w wielu innych drobnych rzeczach. Oni zaczynają nam mówić o tym, ponieważ najczęściej to nie jest taki akt nagły, zryw, tylko to jest pewien proces, tak jak ten wspomniany starotestamentowa postać przez ciebie, Achitofel, który przygotował pewien proces, cały rozrządził, zarządził i później następuje ten akt. Więc to do czego ja siebie zapraszam i uwrażliwiam, to jest na głos mojego bliźniego. Tak jak my dzisiaj tutaj siedzimy, co my wiemy, co jest w tej głowie, co się rodzi, przez co przechodzimy. Też tak trywializujemy pewne problemy i tak o dziecku mówimy, nie martw, a to jeszcze dziecko. Nie, na tym poziomie jest to poważny problem dziecka. My sobie nie zdajemy sprawy, jaki procent, jaki odsetek samobójstw jest wśród dzieci, które na poziomie swojego problemu nie potrafią sobie z tym problemem zaradzić, wysyłają jakieś sygnały, myślimy, że chorują, dajemy tabletkę albo uciszamy i to dziecko pozostaje. Tak samo jest z dorosłymi, ze starcami. I ta wrażliwość, a szczególnie pośród chrześcijan, właśnie to nieosądzanie, to nie lekceważenie. Myślę, że też to, co możemy wyciągnąć jako wniosek z tej naszej rozmowy, to uwrażliwić się też, obserwować, kochać tego bliźniego, mieć otwarte oczy, uszy i usłużyć we właściwym czasie, bo może go zatrzymamy, bo może przejdzie odcinek dalej. Tak, ja bym dorzucił też to, że rozmawialiśmy kilka odcinków temu o eutanazji i dla ludzi wierzących jasnym jest to, że eutanazja jest grzechem. Prawda? Nie mówimy, no szkoda, że dokonał eutanazji, no ale cierpiał, więc trudno. Jakby jednoznacznie to potępiamy. Twierdzimy, że nie możemy sobie odbierać życia. Myślę, że powinniśmy mieć to samo nastawienie też w przypadku samobójstwa. To niczym się od siebie nie różni. Tu bym dodał jeszcze do tego, co Marek powiedział, że czasami właśnie ludzie czują się w pułapce. I wracając do tego Achitofela, on uznał, że tu już nie ma drogi wyjścia. Natomiast jakby nie każdy jest Achitofelem, który jest takim przenikliwym człowiekiem. Czasami to może być sytuacja taka, że to komuś się wydaje, że nie ma wyjścia, a my możemy to wyjście odnaleźć. I wydaje mi się, że chyba właśnie mądrością Kościoła jest, żeby w takiej sytuacji tej osobie pomóc to wyjście odnaleźć albo przejść ten kawałek wspólnie. Może się okaże, że to wyjście się pojawi za rok albo za dwa. Albo może wyjściem jest to, że ciężar jest za wielki do niesienia i trzeba ten ciężar podzielić. Więc myślę sobie, że jakby nie powinniśmy wyrokować o rzeczywistości, że rzeczywistość jest fajna i dobra. Może nie jest fajna i dobra. I może ta osoba ma rację. I teraz właśnie jakby sednem jest to, żeby po prostu pomóc i żeby się pochylić. A nie mieć dobrą teologię, po prostu. Tak. Więc kończąc odcinek, zostawmy Bogu sądy, które są boskie. Nie bądźmy prędcy wydawania osądu. Bądźmy współczujący i być może jesteś taką osobą, która myśli o odebraniu sobie życia. Jeśli potrzebujesz pomocy, tak jak mówiłem to w odcinku, w którym rozmawialiśmy o aborcji, tak samo chcę zwrócić się również i teraz do was. Jeśli potrzebujesz pomocy, zachęcam, odezwij się do nas. Tak jak tylko będziemy potrafili najlepiej, spróbujemy nawiązać z Tobą relację, okazać Tobie miłość, wskazać naprawdę, wspólnie szukać pomocy. Nie przejdźmy obok tego obojętnie, nie przymykajmy oczu na to, co jest jednoznacznie złe, a jednocześnie sobie nawzajem bądźmy tak bliscy, jak tylko możemy, aby cieszyć się i cenić dar życia, który od Boga otrzymaliśmy i który On tylko może nam odebrać. Do zobaczenia w następnym odcinku. Thank you.